Pamiętam dobrze ideał swój. Tak naprawdę wiele jest składowych, które decydują o tym, co robimy w życiu. I jest parę pasji, które mam. Skończyłem Wydział Architektury we Wrocławiu. Oprócz tego lubię koszykówkę, grałem w koszykówkę. Kiedyś nawet myślałem o tym, żeby być trenerem koszykarskim. Nigdy nie wiemy, gdzie, w którym momencie coś powoduje, że robimy zwrot o 180 stopni i idziemy w innym kierunku zupełnie, niż nam się wydawało chwilę wcześniej. Sprawia mi ogromną radość granie w zespole Jam, sprawia mi ogromną radość występowanie na deskach teatru w spektaklach Krzyżacy i Jesus Christ Superstar. Kiedy i gdzie będzie można Pana zobaczyć najszybciej? Na pewno w kwietniu są spektakle Jesus Christ Superstar w Chorzowie, w okolicach Wielkanocy i na pewno też coś się szykuje z Krzyżakami i z tego, co się orientuję, to prawdopodobnie jest to nawet Lublin, więc proszę o cierpliwość i uwagę, bo możliwe, że za chwilę zawitamy z tym spektaklem także u Was. No, oprócz tego jeszcze mam swoją solową działalność, z którą w wolnych chwilach, wolnych od Jamu i od wszystkich innych rzeczy, po prostu ruszam w trasę z kolegami. To są takie rzeczy, które mogę nazwać jako taka pasja. Było, gdybym znalazł się gdzieś w innym miejscu, jeszcze raz się urodził i w innej rzeczywistości funkcjonował, naprawdę ciężko powiedzieć. Wehikuł czasu, kto podjąłby Pan jakieś inne decyzje? Chyba bardziej bym się starał wtedy, kiedy jeszcze Jam grał z Ryśkiem, a ja już się z nimi znałem, to robiłbym wszystko na chama, bym się wpychał, żeby wyjść na scenę chociaż raz zaśpiewać z Ryśkiem. To było moje marzenie, pamiętam, jako dzieciaka. Poza tym wydaje mi się, że jednak czuję się spełniony w życiu.